Witajcie w drugim odcinku z serii FIFA 14, kariera zawodnikiem. Dzisiaj gramy pierwszy mecz przedsezonowy w i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że uda nam się wygrać pierwszy mecz w sezonie, ale tak naprawdę zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Więc zaczynajmy. Ja pierdolę. Sorry za przekleństwa, ale to jest FIFA. Tyle przegrać. Dobra, gramy. Gramy, nie ma na co czekać. Czas zagrać. Mieliśmy tego zespołu ogólnie Islam, który czyny. Ale conditions are like this, and the ball skidding across the surface, you normally get plenty of chances, and you normally get plenty of mistakes as well. Tromso will play today against Shamrock Rovers. Let's have your thoughts on the home side in this match. Well, they're a good team, these, you know, Martin, and I'm predicting a high. What a chance here, and he strikes a goal! Oh, he's failed to hit the target. Akcja całkiem spoczka, ale fał już nie był aż taki idealny. Miejmy nadzieję, że będzie całe spotkanie. Kończy to przed następnym. Ale też trochę. Now they can go forward having won the ball. Here's a chance to attack. Ajajajajaj. Mało blokowała, mogła dostać się za tą bramką na 1-0. Zobaczymy, jak nam wyjdzie ten rzut. Wow! Pierwsza bramka, naprawdę, naprawdę ładna. To mi się zachowało, myśmy tutaj w polu karnym, bo palec pół obrotu na Wolleya. Pół obrotu trzymamy idealnie. Gram pasmina szans 1-0. Mamy dużo okazji. Potem, znaczy chyba podwyższy to jest dwie poziom trudności, bo na ten początkujący, który sobie na sobie ja bym był, jest cóż, cóż załatwić. Oh, good for him. He's coming back, and that looks a lot more encouraging now. Yeah, and his teammates will be relieved because there was under a bit of pressure there. They'll be pleased to have the full compliment again. And the player working hard to stay in possession. He's going to trust his goalkeeper's footwork here with the back pass. Here at Waters. Chyba prawego obrońcy. Tego to muszę wygrać. Nie, lewego. Lewego. Nie, do prawego. A nie do brązowa. Postanowił inaczej, na cóż. To nam, nie wszystko nam będzie w pierwszych meczach wychodzić, więc od razu. Nie jestem do tego przygotowany. Nie, ale mam nadzieję, że dużo będzie nam wychodzić.
Więcej będzie wychodziło niż nie wychodzi. Dobrze, że chciałem wypuścić. Ale samego sobie. Chciałem sobie wypuścić piłkę, żeby oddać strzał. Jakby chciałem za blokowanie. Now this team have got to play in on loan. How's he going to make his mark on the team, do you think? Yeah, well, whether he can do it straight away, Martin, we'll wait and see. You're coming into a new environment and a different set of teammates. It might take him a few weeks. Oh, he'll feel good about that. A really strong and clean tackle. I don't think the striker would have expected to have beaten his man quite as easily as that. The defenders were where they thought they should be, but the cross didn't challenge them at the end. He's hurdled the slide tackle very well. Oh, what a vital stop. That's half time at 1-0. Well, here we are at half-time, and the main topic of conversation is a sad one, really, the injury. Yeah, it is sad. No, do przerwy jest inny duży, no. The conditions played a part. Pierwszy mecz. Nawet. So here we go with the second half. Tak, no, może czuć tu zmęczenie, ale tylko. Shit. Sądziłem, że ta akcja zakończy się wcześniej. Doszedłem jeszcze do piłki. Niestety strzał został zablokowany. W sumie przeszedł, ale już i tak, i tak nic tego nie dało rady wytrzymać. Więc nadal jest wynik 1-0. Jestem napastnikiem, który się cofa na swoją połowę, tak to się więc. No i tam mógłby wypuszczać piłkę, jakbym. Mogłoby to na pewno, mogłoby to lepiej wyjść. Jest 1-0, wygrywamy, jest 61 minuta meczu. Ile za szybko nie zejdę, nie tak to się dałoby coś z tego jeszcze wyjdzie. Dobre wypuszczenie piłki strzału nad poprzeczką. Zmarnowaliśmy bardzo dobrą okazję. Następna taka może się nie zdarzyć. Według sędziego faulowaliśmy nasz zespół faulową. Czy słusznie tego nie powiadał jeden. Piłka w ramce, lecz na nasze szczęście spalony. To by było. Po części w sumie też moja wina, bo nie wykorzystałem dwóch znakomitych sytuacji. Ale dośrodkowanie zaleckie, ale jeszcze strzał w przód i znowu niecelnie. Zespół gości nie poddaje się. To wyłoży nam jeszcze znakomite ostatnie minuty spotkania. Ostatnie 15 minut spotkania. To może
W tym meczu może jeszcze się wszystko wydarzyć. Wynik 1-0 to nie jest duża wygrana. No, lecz mogą oni to jeszcze wyrównać. Fuck! Kolejna niecelna zagrana, niecelny strzał. Dostaliśmy zdjęcie w 70-80 minucie. No, na to jest koniec meczu. Wychodzimy, odchodzimy, my bynajmniej. Ze strzeloną bramką dostaliśmy wybranym zawodnikiem meczu. I miejmy nadzieję, że to nie jest ostatni raz. Kontuzja naszego kolegi na 3 tygodnie, naszego obrońcy, co może nam przysporzyć małych problemów, ale miejmy nadzieję, że się pozbiera i będzie gotowy. Zobaczmy, ile się zakończyło to spotkanie. Kończyło się 4-0. O! Wygrywaliśmy jeden. Byliśmy w 80. to jeszcze strzelili, no to co mieli zrobić, tak? 3-0 nie jest aż taki zły wynik. Znaczy 3-0, 1-0 mógłby być, ale te 4 chyba ładniej pasuje. Zobaczymy. My z kim będziemy grać następne spotkanie? Będzie to Blackpool, ale to już w następnym odcinku. Teraz jeszcze zobaczymy dokładnie, jaka to jest liga, bo wam szczerze nie powiem. Nie powiem zbyt wiele, bo nie wiem, po prostu nie wiem. To jest liga chyba norweska. Tak, Norwegia, bo jest Molde, jest Rosenborg. No, dobra. Dobra, więc komentujcie, subskrybujcie, do zobaczenia w następnym odcinku. Nara.